To teraz tylko mieć nadzieję, że nic się nie wypierdoli, jak to zwykle ma zwyczaju. Mam cichą nadzieję, że wszystko będzie działać. jada, nie ma PS Plusa, chyba przeboleję. Anyway. Jeżeli ktoś tu jest, mam nadzieję, że kogoś już zostałem jak tako, to bardzo bym prosił o jakieś takie ocenienie, jak wygląda sytuacja od strony dźwiękowej. Bo powiem szczerze, eksperymentalnie trochę w tej chwili się bawię z ustawieniami OBS-a. Eksperymentalnie się bawię z ustawieniami OBS-a i nie jestem do końca pewien, jak one wyglądają w tej chwili. Czy ganie będzie za głośno, czy nie będzie za cicho, czy nie będzie jakiś dźwięk podwojony. Więc to dla mnie będzie ważne, żeby to jakoś się w miarę szybko ocenić. Cześć Sebastianie. Tak żeby nie było, w Bloodborne jako tako nie grałem. Tak dłużej niż godzinkę. Więc co najwyżej będę miał doświadczenie, powiedzmy, soulsowe. I z tego co pamiętam po tej godzinie, to grało mi się zupełnie inaczej niż w Soulsy, więc to będzie na pewno ciekawe doświadczenie. Spóki. Bloodborne na PC, ty... Nie, to nie jest Bloodborne na PC, to spokojnie, cześć Oxide. Dobra, tutaj walniemy sobie standardowego Shonji'ego, Faradoya. Będę mężczyzną, młodym, pochodzenia... Ej, pochodzenie tej wpływa na staty. Ale w ogóle, jakie my tu mamy statystyki? Mamy poziom, mamy Blood Echoes. Nie śpiewałem, ale tej trochę piosenki przez statystyki. Ja coś widziałem, że tam padało, ale trochę nie chciałem wnikać, o co chodziło. Jeżeli dobrze rozumiem, Blood Echoes to nasze... to nie są nasze hapeki chyba. Patrząc po tym, że Vitality i Blood Echoes się ze sobą nie łączą bezpośrednio. Czy jest gdzieś coś, co pozwoliłoby mi sprawdzić, co dana statystyka robi? Tak na pierwszy rzut oka niekoniecznie widzę. Detale, nie, detali, no dobra, to będziemy musieli tak na czuja. Waste of skin. To wygląda absolutnie okropnie. Dobra, tak jak w Soulsach normalnie jestem ogarnięty, jeżeli chodzi o to, co dana statystyka robi. Tak tutaj nie do końca powiem szczerze, że mam o tym pojęcie, więc tak ciężko się na coś zdecydować. Weźmy tak może tego military weterana. Zobaczymy, co z tym wyjdzie. Wygląd zostawi defaultowy raczej. Bo co to jest? Wiek, głos, postura... Nie, zostawię defaultowy. I z tego co rozumiem, jeżeli chodzi o tworzenie postaci, to tyle. Przynajmniej tak to wygląda. Dobra, zobaczmy, z czym to się jest, z czym to się gryzie. Moje główne doświadczenie z Bloodborne było takie, że spotkałem pierwszego przeciwnika, pierwszy przeciwnik mnie zjadł i było im bardzo przykro z tego powodu. Cześć Sevik. Za moich czasów to była krew dla Boga krwi, ale blisko wystarczająco. Whatever happened.
happens, you may think it all a mere bad dream. A co jeżeli całe moje życie to jeden wielki koszmar? Jedna rzecz, której za cholery mi się nie udało ogarnąć, to to, że na telewizorze widzę w tej chwili, że obraz jest płynniejszy niż na streamie i mnie to strasznie irytuje, ale jednocześnie absolutnie nie byłem w stanie nigdzie znaleźć nic, co mogłoby to powodować. Absolutnie nie podoba mi się to, co widzę. A weź kurwa z tym laryngologiem, nawet nie chcę słyszeć o laryngologach. Zatem jeszcze tylko poprawię. Nie byłem na NFZ na tego laryngologa, tylko na PZU. I tak wiem, że to tylko gorzej, ale no niestety. Cześć Szymek. Chyba boję się zapytać, jakim cudem z PSL-a powstały teraz jakieś... Co to kurwa jest? Czuję się, jakbym zaczynał nocturna. Klinika Józefki. Józefka jakoś... Z automatu mi się kojarzy z kawką, nawet jeżeli nie powinno. Dobra, to mamy, czyli przez ten mogę przejść, ale nie skończyłem jeszcze zwiedzać tego, w którym zaczęliśmy. Mamy jakieś listy. Szukaj bladu krwawego, aby... Polowanie, tutaj są drugie drzwi, one są zamknięte. Dobra, czyli tutaj chyba więcej nic nie ma jako tako. Z góry mówię, jeżeli są jakieś dobre rady, to będę je przygarniał, tylko proszę bez jakiegoś bardzo intensywnego mówienia mi, jak mam grać. To o tyle proszę. Lubię jako tako sobie przejście na ślepo, tak żeby samemu ogarniać rzeczy, ale jednocześnie to nie jest tak, że chcę gardzić tym, że ktoś chce mi jakieś tam dobre rady dawać. Tak? Po prostu niekoniecznie się muszę do nich stosować. R1 to atak. Nawet nie wiedziałem, że są jakieś viewsticki, to ciekawe. R3 to lokon, czyli standardowe sosowe konsolki. Atak, o nie. Tylko nie git good. Najtrudniejsza rada, do której nigdy nie będę w stanie się zastosować. Mógłbyś przynajmniej coś, co mi się przyda powiedzieć. Flip, flip. Izoryczna ściana? Czy też powiedział izoryczna ściana, której tutaj na pewno nie ma? Potwierdzam, nie ma. Coś tam słuchanie Oksajda. Nie no, oczywiście śmieję się, żeby nie było. Ale z tego co widzę, to jakichś niewidzialnych, ukrytych ścian tutaj nie ma. Chyba, że w Bloodborne są, ale odkrywa się jeden. Odkrywa się jakoś inaczej. Tak czytałem, że nie słuchać się, bo nie masz PlayStation. I absolutnie nie jestem w stanie w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, jak często słyszę, że Omega Kid Bloodborne na PC to niekoniecznie od ciebie, tylko ogólnie. Ale chłopce w szama. Chciałbym mieć jakąś broń. Czy mogę mieć jakąś broń? Chyba nie. Już tak. Siema. Nie gryź. On chce mnie gryźć. DLC-ek do Eldenka. Oj, tak, tak. DLC-ek Boże do Eldenka. Z DLC-ekiem do Eldena na pewno będę miał ten jeden drobny problem, że trochę przynajmniej bym chciał sobie zrobić na niego... O Boże. O Boże, o kurwa.
że trochę bym chciał sobie zrobić na niego nową postać, ale jednocześnie Elden to na tyle długa gra, że nie jestem pewien, czy bym chciał zrobić na niego nową postać, jeżeli DLC by wyszedł. A z trzeciej strony nie mam pojęcia, którą z moich postaci bym chciał grać, jeżeli już. Z tego co widzę, jeżeli dostaniemy obrażenia, to część z nich jest zachowywana jako takie pomarańczowe HP, które możemy sobie potem atakami odnawiać. Całkiem przyjemne i przyjezdne. Też nie mamy takiego stricte rola, tylko bardziej od skoki do skoki. Nie powiem, bicie go pięścią nie idzie za szybko. Mam też wrażenie, że stanie z przodu tego przeciwnika nie jest najmądrzejsze. Tak samo jak zużywanie całej staminy. Au, au. Pobić chłopa. Dajcie mi trochę hapeków. Kurde, jestem blisko w miarę. Jakby zrobił jeszcze raz tego pseudograba, to byłoby super. No właśnie. Boże! Nice! Udało się. Łudząc się, że na PC wyjdzie. I know, right? Tak wszyscy mają. Za każdym razem, kiedy słyszę coś o Bloodborne na PC-cie, to mam takie, naprawdę jesteś już tak naiwny? Więcej fiolek. Zgaduję, że tutaj nie będzie jako tak nic niszczalnego, odkrywalnego, etc. W sumie takie głupie pytanie odnośnie Bloodborne. Czy te jakieś ściany, nie ściany są zniszczalne, aktywowalne, rolowalne? Bo to jest... Boże, wydawało się, że coś słyszę. Okej. Hold up. A! Tutaj pod trójkątem jest ta część, prawda? Yeah. Ale to będzie trudne do przyzwyczajenia się, holy fuck. Już czuję, że... To będzie bardzo nieprzyjemne do przyzwyczajenia się. Dostaliśmy parę tęciowych pocisków. W teorii jest walka do przegrania. Znaczy, ja to kojarzę, bo mówię, pierwszą godzinę Bloodborne'a jako tako ogrywałem, tak? Więc to nie jest tak, że nic kompletnie nie wiem o tej grze. Ja tak jak też na początku Sina mówiłem, że moje pierwsze doświadczenie z Bloodborne'em było takie, że dostałem w pierdol od tego przeciwnika. Tam za ścianą słyszę, że coś chodzi i trochę mnie to niepokoi. Zwłaszcza, że daje się to większe niż mniejsze. Chciałbym ogólnie broń jakąś. Ale zgaduję, że mogę wymagać ode mnie za wiele. Czekajcie, Bloodborne naprawdę wyszedł w tym? W 13? Nie, nie mógł. Bloodborne nie może mieć 10 lat, prawda? Prawda? Piętnasty, okej. Okay. Nie jest aż tak źle. Ale potwierdzić musiałem. Czy ja teraz będę musiał się bić pięściami przez najbliższe 100 lat, dlatego że wygrałem tę walkę? Domyślam się, że tak. Zachciało się gilgutnąć. O kurwa. Potężnie mi to idzie. Nie, dam radę. Zobaczycie. Ewentualnie się uda.
A czy domyślam się, że mógłbym przebiegać od tych przeciwników, których będę napotykał i po prostu próbować coś znaleźć, ale... Gdzie w tym zabawa? Przynajmniej tak długo, jak przeciwnicy mają taki prosty pattern jak ten, że bijemy go 4 razy, a potem odchodzimy na jego 4 hity. Albo na jeden taki toporem. Nie odejdę. Aż to miał całkiem dobrze nam mówi, co mamy robić. Ej, ten piąty hit był niepotrzebny. Away. Dobra, away to away. Kwestionuję trochę, jak bardzo te ciosy ich stagerują. Koktajl Molotowa. Może się przydać. Biorąc pod uwagę, w jakim stanie jesteśmy, to na pewno. Więcej fiolek. To gdzieś coś otworzy, zgaduję. O, drabinę rzuci. Nice. A tutaj przeciwnik jest. Nie wiem, czy chciałem go aktywować. Chwilę sobie pobiegamy, I guess. I tak dobrze, że oni mają w miarę mało HP. I że można ich tylko 5 zestagerować z ataku. Czy pięścią da się backstabować przeciwników? Bo parować nie jestem pewien, czy chcę parować? Znaczy, Bloodborne przede wszystkim jest dużo bardziej taki dynamiczny i agresywny, z tego co kojarzę. Siema. O kurwa. Mało mu zdaje. Kurde, już w większości Soulsów przynajmniej mieliśmy ten głupi połamany miecz na początek, jeżeli chcieliśmy robić jakieś tego typu rzeczy, jak na przykład w jedynce z tym cholernym demonem ze tyłu. Tutaj nawet tego nie mamy, musimy pięściami się bić. A co, da się? Da się. O, tak naprawdę Bloodborne to bardzo prosta. Dużo koktajli Mołotowa. Będę mógł udawać, że coś robię, nie mając broni. Nice! Na górze będzie coś, co mnie zabije, prawda? To zdecydowanie brzmi, jak coś, co mnie zabije. Na szczęście mamy lampę. Chcę wracać do Hunter's Zim, czy nie chcę wracać do Hunter's Zim? Zgaduję, że biorąc pod uwagę, że to jest praktycznie warp, chyba, to powinienem chcieć. Nie, no wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj zostawać. Prawda? Dobra, idziemy. Kwiatki. Znaczy, powiem ci tak, Sewik. Jestem bardzo mocno skrzywiony pewną grą, która zaczyna się na Mega Man, a kończy na ZX Advent, która ma tak zwane warp pointy i którą będę nienawidził za te warp pointy po wsze czasy. Tak w bardzo dużym telegraficznym skrócie, w ZX Adventie warp pointy są teleportami w jedną stronę. I to hejce. Mogę tutaj wydawać Blood Echoes, żeby kupywać i sprzedawać przedmioty. Fiolki, jak rozumiem, tutaj są czymś na zasadzie Life Gemów bardziej? Z DS2?
A tutaj mamy jakieś kamyki, które nie można rzucać. Broni nie mamy, możemy sobie jakieś temy kupić, w sensie pancerz. Z tego co tu jest, raczej sądzę, że mógłbym fiolki chcieć kupić, ale też nie jestem pewien, czy chcę. A tutaj są ołtarze. Słyszałem, że istnieje też jak Charlie's Dungeon, więc gaduję, że to jest z tym powiązane. Insightu nie mamy obecnie, więc nie mogę z tego skorzystać. Osobiście. Znaczy, domyślam się, że będzie, czy później będzie brakowało mi czegoś pokroju tego, pokroju Estusów. Ale jednocześnie rozumiem, że Bloodborne jest grą, która opiera się na tym, że odnawiamy sobie HP-ki bijąc się, a nie bezpiecznie się trzymając gdzieś tam z tyłu. A spotkamy Germana, który sugeruje nam, żebyśmy poszli zabić parę bestyjek. Chciałbym mieć czym je zabijać. Ja bym wolał grać w Endlessa i Laser Quickmana niż przechodzić ich 7, to na pewno. To była kiedyś bezpieczna przestrzeń dla łowców. Pracowano tutaj krwią, żeby poprawiać swoje bronie. Ale to, co znajdę, jest dla mnie. Doskonale. Laleczkę. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Zobaczmy. Tutaj był NPS do kupowania, sprzedawania. Możemy biegać, ściskając kółko. Kwadratem używałem przedmiotu, dołem przełączałem przedmioty spośród wybranych. Lewo, prawo zmieniamy bronie, których obecnie nie mamy. A jeżeli wciśniemy w górę, to odnawiamy sobie rtęciowe naboje. Aczkolwiek zużywa nam te HP-ki. A do czego służą rtęciowe naboje? To jest lepsze pytanie, bo mam wrażenie, że to jest coś, czego nie do końca mi zostało wytłumaczone do tej pory. L1 pozwala zmienić typ broni, czyli zgaduję, że to jest taki, czy dwuręcznimy broń, czy jednoręcznimy. Tylko, że z tymi transformującymi się z których Bloodborne kojarzę. L2 to silny atak, przytrzymując mam ładowany. Jeżeli zatkuję przeciwko od tyłu naładowany atakiem, to będzie stagerowany. Strzelanie swojej broni palnej zakłóca i stagaduje przeciwnika, jeżeli w odpowiednim czasie wymierzymy taki atak. Czyli tak zwane parowanie, jeżeli dobrze rozumiem. R1 koło zastagadowanego przeciwnika to visceral attack. Po otrzymaniu obrażeń od przeciwnika jest czas, kiedy atakowanie go odnowi część naszych punktów zdrowia. No czyli to, co już widzieliśmy, ten pomarańczowy pasek. Używając Beckoning Bell możemy wezwać pomoc innych łowców, tylko że nie mamy PS Plusa, więc nie możemy. Przynajmniej tak zakładam, że to działa, skoro potrzebny jest PS Plus, żeby na online wejść. Porzucona lalka. Czy to taką lalkę miał na myśli? German? Ja bym ci backstabów nie wyjaśnili. Boję się zapytać. Posłańcy oferują mi sztuczkę obroni. Co my tu mamy? Mamy laskę, mamy topór i mamy piłę. A coś tak ciekawszego?
Piła, która zmienia się w tasak. Spokojnie, spokojnie. Topór może być bardziej ten, bardziej bronią tempo, jeżeli dobrze rozumiem. A laska ma ostrze, ale może też być biczem. To wygląda ciekawie. To jest tak, że wygląda ciekawie, ale jednocześnie spodziewam się, że nie jest aż tak ciekawe, ale jednocześnie na tyle ciekawe, żeby ten. Że chcę zerknąć. Najwyżej pożałuję, no. I gdzie ta laska? Okej, okay, tutaj muszę wyeksplorować. O! Nice, mogę eksplorować Belmonta. Ha, ha, ha! Nigdy nie grałem w sobie w sosy z biczami tak na poważnie, więc to może być ciekawa opcja. Dają mi też broń palną, pistolet albo blunderbuss. Jeżeli dobrze rozumiem, pistolet działa tak, że strzela jednym pociskiem i przez to jest szybszy, ale ciężej jest trafić, powiedzmy, a blunderbuss jest wolniejszy, ale ma szerszy zakres działania. Tak przynajmniej rozumiem po opisie. Zwłaszcza ta ostatnia część, że jego szeroki SP właśnie gwarantuje trafienie. Niech stracę, wezmę pistolet. W ogóle z tym, że ładowane dwa FPS ogłusza przeciwnika, tam była jakaś taka wskazówka, że atakowanie przeciwnika od tyłu ładowanym atakiem go staggeruje. A jeżeli dobrze rozumiem, zestaggerowani przeciwnicy mogą być ten potraktowani visceralem. Czy właśnie zrobiliśmy pełne kółko? Chyba tak. No dobra. To teraz pytanie za 100 punktów. Gdzie ja mam stąd iść? Z miejsc, w których jeszcze nie byłem, to chyba tutaj na dół nie szedłem? Znaki zapytania? Nie, ja tu już też byłem. Do tej lampy? Nie, nie do lampy. Do walki? Też chyba nie. Walka wciąż jest porzucona. Okej, czyli możemy się przenieść w ten sposób do Jarnam. I to właśnie zrobię. A bone doll. Bone on the meat. Nie mogę się doczekać memowania z Bone on the meat kiedyś w odległych czasach na jakichś streamach. Jeżeli do tego dojdzie. Dobra, wracamy do centralnego Yharnam. Mam momentalnie wrażenie, że muszę zacząć patrzeć na telewizor, a nie na ten na streama, przez to, że w czat mi odrobinę grę zasłania. Ale chciałbym jednocześnie wierzyć, że nie stanowi to aż na tyle dużego problemu. Mogę powiedzieć mi, czy jak tak siedzę, to mnie normalnie słychać, czy jest trochę gorzej niż jak teraz na przykład mówię? Ja na rampie 1 nie dożyję. Panie, to ja tu malduję kompletnie na rampie. Pytam generalnie, bo jak tak teraz siedzę, to jestem bokiem do mikrofonu i może już czasem nieco gorzej słychać, a jednocześnie patrzę w tej chwili na telewizor i mam, powiedzmy, nieco lepszy pogląd na sprawę. Kamek, to ciszej. Zrozumiałe. To Eger, że będę tak siedział, dopóki nie będę poszło na przykład się jakoś kompletnie skupić albo coś. Dobra, jak działa ten build? Zobaczmy. Ma spory zasięg, to na pewno.
Ej, działa naładowany atak z picza. Też całkiem spoko. Aczkolwiek, jeżeli dobrze rozumiem, to nie mam tego. Nie mam charge'owanego heavy ataku. Dopiero jeżeli go przełączę z powrotem na tą laskę, to... to wtedy mogę. Najgorsze jest to, że będę musiał pamiętać, że ta zmiana broni jest pod L1, a nie pod trójkątem. Bo jestem przyzwyczajony, że to praktycznie działa tak jak zakładanie broni na przykład w dwie ręce. Przez co... kolci trochę używać tego, jak się to używało w Dark Soulsach, czyli po prostu trójkątem. Chyba tutaj mam grupkę przeciwników, co mnie nieco niepokoi. Niby bicz jest taki całkiem obszarowy, ale... wciąż się trochę boję grupek przeciwników, bo to wciąż gra w to. Ale by sobie na niego skoczył. Bardzo mi się podoba w tym biczu, że on ma taki zauważalnie duży zasięg. Więc możemy się dość bezpiecznie trzymać tego. Trzymać na dystans. Tutaj coś dużego słyszę. I powinieneś tego bać, prawda? No widzę tam kolegę z trochę za dużym toporem. Chciałbym to otworzyć. Czy mogę otworzyć? Kolega już do mnie idzie, prawda? Nie, on do mnie nie idzie. Ja za to pójdę do tego, który stwierdzi, że będzie mnie atakował w jakiś kompletnie losowy sposób. Au. Au. Mój bicz jest odrobinę za wolny! To by pomyślał. I na SMS fiolki z krwią odnawiają bardzo mało HP, co trzeba mieć na uwadze. Mamy bazowe staty i w tej chwili potrzebuję dwóch, żeby odnowić sobie pełne HP. Na kurde. Nie zdaje mu dużo to na pewno. O mój święty Boże. Au. Zresztą ma zasięg. Au. Umarłem, prawda? Hejop. Dobra, przynajmniej wiem, do kogo nie podchodzić, jak jest. Ale z drugiej strony zostały tam moje... tutejsze odpowiedniki run. Najgorzej. I co, zostawię to tak? Ja to tak zostawię? Ja miałbym to tak zostawić? To może nie brzmi się jak zły pomysł. I to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Spróbuję teraz pobiegać z tą mieczową wersją laski. Zobaczę jak to wyjdzie. Tak, ode. Przebiło gardę, więc nie o tyle dobrze. Dobra, tutaj zmienię na bir, żeby było trochę bardziej obszarowo. Au. Hapeki! Oddajcie mi moje hapeki! Fiolka, kolejna fiolka. Zastanawiam się, czy oni mogą być podatni na młotowy, bo jeżeli tak, to mogę tego jeszcze spróbować. Ja najpierw tego kolegę stąd bym wyeliminował. Ulala. Po coś mamy te młotowy, okej? Okay?
I na pewno nie jest odpowiedzią po to, żeby ich nie używać. Ej, łap! 46 to wciąż niedużo. 55. Na pewno jest warto. Spoiler, nie jest. Ej, łap. Czy to jest ta magiczna granica zasięgu agro? Au. Nie czaję, jak się tego ataku unika. To jest najgorsze. Ej, łap. Ej, łap jeszcze raz. Ej, łap jeszcze raz. Da się, da się. Czy ja muszę zabić przeciwnika, który mnie zabił, żeby odzyskać moje echa, które straciłem? Czy to ci konkretni przeciwnicy tak robią? Wow, 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 kolego, kolego, kolego. Bez takich mnie tu. Jeśli jakiś mały cię zabije, to tak. Czy jeżeli dobrze rozumiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, bo to nie jest coś, co chcę usłyszeć potencjalnie, ale jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli boss mnie zabije, to muszę go pokonać za drugim razem, albo tracę duszę wszystkie, które miałem. Boss nie mobek, tak, okej. Czy to nie jest w ogóle miejsce, w którym ja już byłem? Crossfire Device. Mam takie wrażenie, czy to jest miejsce, w którym byłem po wyjściu z tamtego szpitala. Tylko jakoś inaczej poszedłem. No to jest ta drabina, którą wchodziłem na górę. Więc jakbyśmy chcieli, to mógłbym tam pójść jeszcze raz, ale chyba nie ma potrzeby. To nie ma efektu, wysyłam się praktycznie kompletnie z Mołotowów, co mnie bardzo niepokoi. Zwłaszcza, że domyślam się, że lokacja, w której jesteśmy, nie należy do najmniejszych. Tutaj na pewno mogę na górę wejść. Pytanie, czy jest po co? Coś tu leży. O, Mołotowy. Dużo ideę. Może? Dobra, we. Myślałem, że może da się chłopak przez ściany walnąć. Okej, nie, to nie rozumiem. Przyjąłem do wiadomości, nie będę już przeszkadzał. Coś tu jeszcze jest. Kolega, który na mnie biegnie. Mokno się aż świecą nas, jeśli mamy twoje dusze. A, to będą się pamiętać. Bo domyślam się, że będzie mi się umierało. Nie jeden i nie drugi raz. Tu nic nie ma. Ten kolega oczywiście, że jest żywy. Tylko mnie wejdził. Ale pocisków. Dziwnie się czuję z myślą o tym, że rzeczy do parowania mogą być ograniczone. Wszystko wykalkulatorowane. W ogóle nie, jakoś... Au. Trochę boję się używać tej pocisku, szczerze mówiąc, tak? Silne ataki chyba padawały. Znaczy, wydaje mi się, że pociski jest tutaj od padawania. Czy koledzy do mnie biegną z dołu? Oczywiście. Au. Au.
Ein. O, ty żyjesz? On żyje, ta kurwa nie zdechła. Więcej przedmiotów. Więcej pocisków. Nie, muszę jakoś zobaczyć ten... Jak timing na tym kolekcie wygląda. O, ile? Którym się używa pocisków właściwie? To biel 2? A, bo ja... Niech zgadnę, Jezu, ja nie wyekwipowałem pistoletu. Jezu Chryste, jestem retarded. Czy pistoletu... No właśnie, tylko gdzie go się... O, to, dobra. To wiele wyjaśnia. Powiem więcej, to wyjaśnia ogromnie dużo. Czy tu da się? To się nie da przejść, no dobra. O, chłopy do mnie strzelają. Cześć, Amonaju. Nie podoba mi się to, że chłopy do mnie strzelają. Zwłaszcza, że jest tu więcej chłopów, niż bym chciał, żeby było. Ja tego zrobię. Jedyną rozsądną opcję. I zaszuje chłopa, który do mnie... Au! Jezu, dużo tak strzelają. O kurwa, kundle, nie! Nie, no, 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 jak kupić kundli, tu nie ma. Czy kundle mogę parować? Nie wiem i nie mam zamiaru tego sprawdzać. Fiolka, więcej pocisków. Ej. Ekwipowałem ten. What? Mam wykwany. Dobra. Dobra. To czym się... Lewo. Ono moment, to? Tak, nie mając wyekwipowanego pistoletu, nie strzelam z pistoletu. Dziękuję za dawanie mi oczywistych lat, na które sam bym nie wpadł. Mówię to kompletnie bez sarkazmu, żeby nie było. Bo najwyraźniej moje pojmowanie dzisiaj jest na poziomie zerowym. Ogólnie też jakoś tak patrzę, że mam strasznie mało HP i tak mnie to niepokoi. Fiolki... No jestem biedny, co znaczy, że możecie im pomóc. Nie? A to chuj wam w dupę. To was zostawiam. Mam nadzieję, że wejdą do was i was zjedzą. Chyba co my tutaj mamy? Czy to jest jeden z tych kolegów, z którymi biliśmy się wcześniej? To tak wygląda, szczerze mówiąc. Ej, łap.
To chyba nie jest język, którego z tym biliśmy się wcześniej. Pochodnia. Więcej mołotowów. Chyba pierwszy raz, kiedy gram w jakiegoś Soulsborne i używam aż tak w dużych ilościach przedmiotów do rzucania. Bo tak w Dark Soulsach zawsze nie czułem takiej potrzeby. A tutaj póki co te mołotowy naprawdę dużo mi dają. To tak bardzo wygląda, jakby te wroty miały się ze mną zamknąć, a z góry miało coś na mnie spaść. Dobra, co my tu dalej mamy? Spoki muzyka. Możemy otworzyć wrota? Nie, są zamknięte. I to chyba nie jest z tej strony w dodatku, więc musimy jakoś to obejść. Kundle? O nie. Not the kundles. Au. Jebane kundle. Czy młotowie zadają obrażenia przerwowe? To ważne. Trzeba się przekonać. Tak. Doskonale. Kundle. Ale dobrze wiesz, że te pistolety też dodają obrażenia jako tako. Fiolka. Ja mam maksymalnie fiolek. Nice. I maksymalnie też pocisków. Dobra, tu więcej nic nie widzę. Spróbujmy na górę wejść. Chyba, że tu coś będzie. Nie, tu w ogóle nie przejdę, więc nie ma w ogóle takiej opcji. Aha. Mam pomysł. Najlepiej, jeżeli wykonam go zanim koledzy zejdą mi jakoś kompletnie z tego. Z Lokona. Aha. Oh, come on! Więcej fiolek, akurat się wyleczyłem. Generalnie z tego co widzę, to tych fiolek jest na tyle dużo, że możemy ich dość liberalnie używać. Więc pod tym względem nie powinienem się chyba bać. Przynajmniej na razie, tak? Oczywiście możliwe, że czasem by to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Ale na chwilę obecną fiolek jest na tyle dużo, że mogę z nich miał liberalnie korzystać. Czy ja zszedłem do miejsca, w którym już byłem? Chyba nie. Nie, nie. 10 kamyków. No tak, na chwilę obecną chyba nie potrzebuję, bo i tak mam wykapowaną ilość, więc... Muszę w ogóle zobaczyć, co robią te... Cold Blood Dew to jest do zyskiwania ech. A Shardy ulepszają mi broń, nice. Teraz tak, tu jak spadnę, to wrócę, co nie ma chyba trochę sensu. Znaczy to się domyślam, że na bossach to wygląda zupełnie inaczej, tak? Ale tak póki co jak zwiedzam lokacje, to nie wygląda to źle, o w ten sposób powiem. Na pewno nie jest to DS2, gdzie life jam zużywa się dużo szybciej niż... się je zużywa? Czy ja właśnie powiedziałem, że zużywa się je dużo szybciej niż się zużywa? Matko boska. To już jest ten poziom niemyślenia, I guess. Jest tak dużo jakichś bocznych odnóg, niebocznych odnóg, że...
Zawsze będę miał wrażenie, że coś pomijam, szczerze mówiąc. Wow. Więcej szczęścia niż wiadomo. Ale działa. A to więcej nic nie widzę, więc wracajmy na górę. Tutaj teoretycznie mógłbym spaść. Nie stracę, zrobię to. Bo coś tu leży. Output tu. Tylko gdzie mnie to zaprowadziło właściwie? Tu widzę psy w klatkach. Oszczędzę im cierpień, bo to jebane kundla. Idźcie, już nie musicie siedzieć w klatkach, ale że jestem miły. Ależ ja kurwa jestem miły. Jestem tak miły, że prawie dałem się im zabić. Ktokolwiek tam jest, chciałbym, żeby przestał się tak szaleńczo śmiać. Dobra. Ten bicz jest fajny, ale na psy mam wrażenie, że momentami odrobinę za wolny. Czy to jest tylko ten jeden pies? Na to wygląda. Może? Latka jest szybsza niż Beach. O. Nie. A czy laska jest szybsza? Zobaczmy w sumie. To jest tak, a Beach... Zdaje się szybszy. Zdecydowanie jest szybszy, zwłaszcza jako combo. Bo pierwszy hit jeszcze jak cię mogę, może być porównywalny. Ale combo zdecydowanie laska ma szybsze. Tylko no wiadomo, będzie miała też przez to mniejszy zasięg działania. Mam cały czas wrażenie, że powinienem był gdzieś znaleźć jakieś 100 lat temu w latarnię. Przy której mógłbym sobie usiąść. A jeszcze w dodatku, jak patrzę na to, jak piękne mamy czwóreczki jako ten. Oho, zepsułem sobie viscerala chyba. Jak piękne mam czwóreczki jako Blood Echoes, to już w ogóle. No i też laska jako miecz zdaje się odrobinę wolniejsza. Znaczy, tak wolniejsza. Odrobinę mniej zadawać. Na górze coś będzie. Ja chcę tam wrócić. Spokojnie, żeby się nie spierdolić aż na sam dół. To coś jest. Bardziej DS1 niż DS2 czy DS3. Czyli mówisz, że nie będzie tej latarni co 5 kroków tylko dlatego, że bossa pokonałeś? A hunter, are you? And an outsider. What a mess you've been called to be. And tonight of all nights. Here. To welcome the new hunter. Bolt Hunters, Mark. Razy 4. Co mi to daje? Prepare yourself for the worst. Dzięki. There are no humans left. They're all flesh-hungry beasts now. Still lingering about. What's wrong? A hunter unnerved by a few beasts. Czemu wszyscy po nas jadą? No matter. Without fear in our hearts. We're a little different from the beasts themselves.
A czym w ogóle są Broken New Without Losing Blood Echoes? Czy to jest coś pokieru Home Albona? Tak brzmi trochę. Że cofa nas bez utraty run. Brzmi co najmniej jak Home Albon, to na pewno. Spróbujmy obiec tutaj na górze, zobaczyć co tutaj będzie. Przede wszystkim, czy w ogóle cokolwiek tutaj będzie jako tako. Słyszałem, jakby ktoś we mnie rzucił czynnik wybuchowy i bardzo mi się to nie podoba. A, czy ja to mogę zgarnąć, czy muszę to zrzucić? Pewnie muszę to zrzucić na dół, co? Tak. O kurwa, spadł dalej niż myślałem, że spadnie. I trochę mi się to nie podoba. W każdym razie na górze jeszcze mamy tutaj jedną rzecz i mam nadzieję, że to mnie nie zrzuci. O Boże, i to też muszę zaatakować, co? I razem z tym spa... Ej, ja żyję, holy fuck. Oż, szczury. Au. Holy fuck. Żarty, żarta. To nie było zamierzone, cicho. Soul Spear. No ładnie, jeżeli dobrze rozumiem. A, zobaczmy Soul Spear. Czyli taka piła po rozłożeniu włócznia. Co ciekawe, włócznia, która dopiero po tym na heavy ataku ma atak taki typowo dźgnięciowy, jak większość włóczni. Błądzenie po Endel. Oj, tak, ale bym sobie pobłądził. Ale bym sobie nie mógł znaleźć przejścia dalej przez jebane truchło smoka, co nie? Jak to dobrze, że nikomu by się nie zdarzyła taka okropna rzecz. Nie będę wytykał palcami. Spokojnie. Złożyć postać bez polegania na blidzie. Tak sobie, dokładnie do tego nawiązuję, spokojnie. Jeżeli chodzi o niepoleganie na blidzie, ja osobiście polecam spróbować zagrać sobie jakąś ultra ciężką bronią. Albo to, albo zagrać magiem. Jedno z dwojga. Jedna i druga opcja mi naprawdę się podobała. Przy czym magiem przechodziłem jako tako grę po raz pierwszy, kiedy jeszcze nie wiedziałem co i jak, więc to wiadomo, że sporo rzeczy się przez to pominęło. Ale jednocześnie mag ma tyle fajnych, interesujących opcji w Elden Ringu. Nawet niekoniecznie takich stricte magicznych w sensie czarów, tylko jako broni. Miecz balansu i zabawy XDDDDDDD. Czemu mam wrażenie, że jeżeli tutaj podejdę, coś mi na dół rzuci? Chyba nie to radzą. A, tu jest jedna daminka, tu jest druga daminka. Jezu Chryste, te lokacje tej mam wrażenie, że są naprawdę ogromne. O Boże, to są przeciwnicy. Ja pierdolę. Ale bym se zszedł. Ale bym se kurwa zszedł. Pożałuję tego, wiecie? No nie powiem, biorąc pod uwagę ile zadałem, to na pewno tego pożałuję. Byłem pewien, że plunging attack zada więcej, to jest to plunging attack. Nie będę kłamał. Ale by chłopak backstabował. Szkoda, że się nie da. Lecz na kopie nie jest możliwe,
Fair. Nie pamiętam, na czym skończyłeś w końcu, bo wiem, że sporo broni używałeś, ale jednocześnie jakbyś mnie zapytał, jaką bronią tak grałeś, to ciężko by mi było wskazać przez to, że... nie mam wrażenia, że po prostu tu grałeś trochę tym, tu grałeś trochę tym. Nie, że ten sam był potem względem lepszy, żeby nie było wątpliwości. Ale mówię, takie po prostu odniosłem wrażenie trochę. Elden Ring ma po prostu bardzo dużo jakichś takich możliwości, jeżeli chodzi o wybór broni. Także... au. Au. O Boże. Jak widzę ta szydła, które mnie atakują, to tym bardziej mam flashbacki do Elden Ringa. Leżę. Są schodki, więc można zejść bezpiecznie. Au. Trzeba nie robić głupich rzeczy. A z ciekawości, jak ten bit to działa? Chyba lepiej. Mogę się też trochę dalej trzymać. Olala. Ulala. Dobra, skończyły mi się odnawialne hapeki, więc czas na fiolkę. Dobra, na jednego mimo wszystko wydaje mi się, że miecz jest lepszy, bo szybszy. I im w ogóle nie wchodzi możliwość zaatakowania mnie w tym czasie. Bo biczem miałem wrażenie, że często jest tak, że jeżeli spróbuję wykonać dwa ataki, to któryś z nich, powiedzmy, przejdzie w kątę przeciwnika, która mi da do obrażenia. Jezu, ile was tu? Monka jest? Monka S? O kurde. Tak, dobra. Myślałem, że może zdążę. Pojadę. Dobrze, że dam przynajmniej, nie trzeba w dupę dźgać. Dwie fiolki. Wszystko git. Domyślam się, że jeżeli tutaj był, to coś może się zanikryć, jak najbardziej. Odznaka. Czym jest odznaka? Zobaczmy. Odznaka nie jest w przedmiotach do użytku. A niektóre rzeczy można dać tylko łowcy, który posiada tę odznakę. Sugeruję to, jakbym mógł dzięki temu jakieś przedmioty kupować. Może coś, co działa podobnie jak popioły w... Oho, ale bym se spadł. Kolegowie, spadek w pobliżu. Możliwe, że trochę jak popioły w DS3, ale to tak bardzo, powiedzmy, na czuja. Chodzę po tym jarnam i mam wrażenie, że nie odkryłem jeszcze żadnego skrótu do ogniska. Z przyzwyczajeniem będę mówił, że to ogniska, spokojnie. I bardzo mnie to niepokoi. Monka S?
Mon KS? Absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której przechodzę tutaj z drugiej strony, umieram i mam takie what the kurwa fuck. A ten może jednak jakieś skróciki do ogniska, co? Dobra, tych kolegów na chwilę obecną ominę czy nie ominę? Kolego. Chodź, fajnie będzie. O kurwa, oni tu twardzi. A przynajmniej twardsi niż myślałem, że będą. Żartowałem. S? Tak, teraz spróbujmy z tym kolego. O! Nice. Albo timing jest bardzo luźny, albo miałem farta tutaj z parowaniem. Podejrzewam, że miałem farta, bo nie chciałbym wierzyć w to, że tak łatwo jest parować tutaj. Kasenka. Bosik. Chciałbym przypomnieć, że od jakiejś godziny nie miałem żadnej latarni. I chyba nie odblokowywałem żadnego skrótu. Wal. Sytuacja z kasyka. To jest gonna be good. Pierwszy boss nie może być aż taki trudny, prawda? 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 Ojciec Gascoin. Okej, to było absolutnie okropne parowanie. O, co mnie będzie strzelał? Au! Nie, dobra, chyba... Obawiam się, że nie mogę się nim trzymać jakoś za bardzo na dystans. Ewidentnie też to, czego nie mogę. Jezu Chryste, przestań mi strzelać. Au. Au. Nie powiem, ta walka póki co nie wygląda dobrze. Au. Jezu. Już chyba wiem, co Seik miał na myśli z tymi fiolkami. Kurwa! Wiem, że już będę hejcił to, że nie znalazłem latarni od 100 lat. Holy fuck. I teraz muszę praktycznie całą lokację od zera przechodzić. Jesus fucking Christ. Ale hejce. A to mnie w ogóle tutaj wrzuca. Jeszcze lepiej. Knife meme. Hello, good hunter. I am a doll. Here in this dream to look after you. I am adult. Honorable hunter. Pursue the echoes of blood. And I will channel them into your strength. You will hunt beasts, and I will be here for you to embolden your sickly spirit. Okej, okay, czyli możemy wydawać się blade kołsy, żeby poziomy wbijać, co oczywiście ma sens, tylko... Well, trzeba je mieć.
co u mnie ewidentnie nie jest oczywiste. Śmieszna sprawa, Shinji. Boję się, jak zaczynasz mówić od śmiesznej sprawy. Aka odpala się dopiero, jak dostaniesz jeden punkt insight, to troszkę pod duszami. No właśnie zauważyłem, że skoczył mi jeden. Insight dostajesz albo z itemu, albo poznajesz jeden sposób. Widziałem, że mamy item, który dawał mi insight. Malmes Knowledge. Więc teoretycznie mogłem już wcześniej to dostać. Nie wiedziałem, że to konkretnie odpala lalkę, tak? Albym se przeszedł tędy, co nie? Holy fuck. Dobra, teraz tylko muszę wymyślić, jak ten... jak najszybciej dostać się w miejsce, do którego chcę się dostać. Jestem za bardzo przyzwyczajony do Elden Ringa i próbuję teraz patrzeć na radar, gdzie są moje dusze. I teraz najgorzej, że się nie da. Inna część mnie chciałaby po prostu dosłownie przespeedanować, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to nie jest najmądrzejsze, co mogę zrobić. Jeżeli gry FromSoftu mnie czegoś nauczyły, to że nie powinienem speedanować przez lokację. Zwłaszcza jeżeli przychodzę TG po raz pierwszy. Fuck me, I guess. No i to nie jest tak, że jest to jakieś 700 przeciwników, to zaraz wszyscy się na mnie rzucą. Prawda? Prawda? Holy fuck, nie za dużo? Ja umrę, prawda? A, bardzo ostatnie. Zastanawiam się, czy będę w stanie tak na Hamado... Jezu, przestań do mnie strzelać. Tak na Hamado jest tam, gdzie potrzebuję dobiec? Mam wrażenie, że nie. Bo powiem szczerze, że biegałem tak bardzo na czuję i nawet nie jestem pewien, w którą stronę. Powinienem iść? Moja orientacja w terenie jest bardzo okropna pod tym kątem. Jakby ja bardzo często chodzę w jakieś miejsca, gdzie wcześniej nie byłem, ale żeby potem wrócić tam, gdzie powinienem być, to mam straszny problem. I mówię to w tej chwili tak bardziej z perspektywy IRL-a, niżeli z perspektywy growej. Czy te napady? Ataki w biegu powodują, że to są ataki w skoku? Holy fuck. Au, jestem martwy. Albo i nie. Jest. Znaczy zaraz będę martwy, jak dalej będą do mnie tak chuje strzelać. Tak o tobie mówię. Parę pocisków. Nie powiem, tym wilkołakom wciąż zadaje relatywnie niewiele. A, jeszcze nie przeda tak świetnie. No, od razu lepiej. Szkoda, że to pojadę drugim razem. Właśnie chciałem powiedzieć, że jestem na dobrej drodze, żeby po prostu wziąć i umrzeć. Ja tylko kompletnie nie mogę się przyzwyczaić do dodżowania tej. Czuję się, jakbym nie miał save'ów kompletnie przy unikaniu rzeczy.
Bo tak, tutaj w dół chyba nie było po co iść. Zastanawiam się, gdzie właściwie mnie jeszcze nie było. To jest dla mnie w tej chwili najgorsza część, bo chciałbym jakoś sobie poodblokowywać, nie wiem, skróty, nie skróty, coś ten deseń. Tak, żeby móc potencjalnie szybciej do tego, do bossa jakoś dojść. Chciałbym też... Nie, bo tak, tutaj jest ten sam początek lokacji. To nie jest miejsce, w którym chcę być. To już wiem. Jakiś kolega za mną biegnie. Chciałbym z nim porozmawiać o tym, dlaczego za mną biegnie. Jezu, fiolki mi się skończą zaraz. W sensie, to nie jest tak, że jak mi się skończą fiolki, to jestem kompletnie w dupie jakoś. Najgorsze jest to, że oni tutaj do mnie strzelają jeszcze. I jest ich tu jakaś cała jebana horda. Dzięki Bogu za bicz. Au. Umrę, prawda? Nie przekonam się do Bloodborne. Nie wiem, jest to moje drugie podejście jako tak do Bloodborne i znów czuję, że to może nie być gra dla mnie po prostu. W sensie nie czuję, że gra mi się jakoś okropnie, ale po prostu czuję, że to nie jest to tak jakby... coś tam z Kirishiki i tak dalej, wiem, spokojnie. Najgorsze w tym wszystkim jest chyba to, że nawet nie jestem w stanie tak jednoznacznie, bezpośrednio powiedzieć, z czym mam problem. To jest jakieś takie instynktowne, że coś mi tutaj nie gra w porównaniu. Znaczy ja też nie mam problemu z tym, że gram wystarczy jako tako, bo często jak gram to rzeczywiście nie korzystam z niej, albo dosłownie tylko po to, żeby parować. Więc to raczej problemem nie jest. Bardziej dla mnie problemem chyba są takie sytuacje jak tutaj, gdzie mam bardzo dużą ilość przeciwników teraz. I tutaj na przykład nie mam zielonego pojęcia, dlaczego przerwało mi atak. Znaczy mam pe... Okej, okay, już wiem, co mi przerwało atak. Czy reszta bardzo się różni gameplayem? Mam wrażenie, że jest dużo bardziej taki nastawiony na agresywność, a jednocześnie daje graczowi mniej bezpiecznych opcji, jeżeli miałbym
Mój święt! Zostałem zmemowany w tym momencie. To jest jedna z tych sytuacji, gdzie wiem dokładnie, co się ze mną stało i nie czuję, że zrobiłem coś źle, pomimo tego, że umarłem. Co mnie zawsze odrobinę stresuje, kiedy się coś nie przytrafia. Chyba nie ma nic, co mnie bardziej denerwuje w jakichś souls-like'ach niż sytuacje takie jak... Okej, umarłem, ale nie czuję, że umarłem ze swojej winy. Albo że powinienem zachować się jakoś kompletnie naturalnie, żeby tam przeżyć. Tak, akurat była moja głupota, proszę się tym nie przejmować. Ale tam, gdzie mamy jakieś 12 przeciwników i 3 strzelających, których strzały są tutaj natychmiastowe, to jest taki trochę... Ech! Ech! Bardzo mocne ech, że tak to ujmę. Więc najbardziej chyba mnie boli to, że... Jesus Christ, że byliśmy u bossa, a musimy właśnie powtarzać cały etap, który ma całą masę jakichś drobnych, bocznych uliczek. Tutaj to z pewnością przynajmniej po części kwestia mojego nieogarnięcia w terenie i bo... Co mnie da? Holy fuck. Chyba jestem za stary na Bloodborne. To już nie te lata. Anyway. Spróbujmy to jakoś na spokojnie rozwiązać. Albo i nie rozwiążemy tego na spokojnie. Bo nie umiem trafiać. Doskonale. Boże, te nogi. To trochę mam, nie powiem. Mamy mało HP, ale to się da naprawić. O, to ty mnie zawsze strzelałeś, głupie kurwo. Teraz na spokojnie ze wszystkimi, którzy chcą do mnie przybiec. Na spokojnie powiedziałem.
Au, 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 au. Czy żadne z Bladekos się nie tracą, że tak to ima? Bo to już drugie, które odzyskałem przy tym jednym życiu? A raczej było tak, że jeżeli mamy jakiś Bladekos stracone dusze w Dark Soulsach, to mogliśmy co najwyżej jedno odzyskać? Ej, tutaj można wpychać tych czytników w ten w ogień. Całkiem fajne. Dobra, jeszcze do tego skurwala muszę podejść, bo zaraz mnie odstrzela jak kaczkę. Powiedziałem coś. Wow! Wundlu, zostaw mnie! Zdaj mi Lokona, proszę. Chcę dobić strzelca, Jezu! Chyba. A, trochę pocisków, których nie potrzebujemy. Wolałbym zdecydowanie, żeby to były fiolki. To na pewno. Chciałbym skróty. No tak, to nic nie było. Tutaj to też jest zablokowane z drugiej strony. A jednocześnie nie widzę niczego, co może mi tu odblokować cokolwiek dalej. Jeżeli by coś miało być, to w tę stronę raczej. A w tę stronę to są najwyżej te kolejne przeszkodła. A, spadować nie mogę niczego tutaj. Au, holy fuck. Au. No dobra, to jeszcze raz. Gdzie coś może być? Co mi pozwoli sobie skrót jakiś zrobić. To nie. Tu też nie.
Ja bym chciał na razie zostawić, bo ostatnio mi trochę naklepały. Więc w miarę możliwości bym ich unikał. Czy to nie był ten... O Boże. Nie chciałem spadać. Tak! Nie chciałem tu spadać. Ale nie, że miał wielki wybór teraz. Zobaczmy, co tam na górze jest. Może tam coś będzie jasnego. Mam wrażenie, że ostatnio dużo drabin pominąłem. To może właśnie po drabinach coś będzie. Nie, tu po drabinach możemy tylko wejść na górę. Jest jakieś zapytania? Po dosłownie nic na jakieś zapytania? To nie było absolutnie tego warte, goddammit. Dobra, to co w takim razie robimy? Zostało nam 4 fiołki, co mi się bardzo nie podoba. O nie! Nie, idzie z tego dzisiaj. Mój poziom nienawiści do mojego własnego życia osiąga poziomy krytyczne w tym momencie. Zwłaszcza, że nie mogę łyknąć flaszki na tym. Na labintę. O Boże! To jest absolutnie przeklęte w tym momencie. Nie, ja potrzebuję przerwy na dzisiaj. Żeby nie, bo nie zrażam się kompletnie do Bloodborne, ale dzisiaj po prostu nie daję rady. Nawet już nie chodzi o to, że ten, że nie idzie mi czy coś, tylko po prostu łeb mi siada. Więc mówię, potrzebuję ten. Potrzebuję przerwy. I to raczej nie taki na 50 minut, więc chyba na dzisiaj sobie skończymy. Dla tych, którzy nie byli, nie słyszeli, to w sobotę normalnie jednak Dark Soulsy 2, bo się okazało, że mogę robić DLC-ki. A jutro powinno być normalnie. Także dzięki wam za przybycie i trzymajcie po. Cześć.